Podczas drugiego dnia warszawskich targów książki uliczkę antykwaryczną odwiedziło jeszcze więcej osób. Uważa pan, że na targach książki jest miejsce na książkę używaną? Tak, oczywiście. Myślę, że to bardzo dobrze, no bo są antykwariaty oczywiście na terenie Warszawy, ale one są zwykle gdzieś pochowane i niełatwo się do nich dostać i takie miejsce jest super. To jak pan przychodzi na targi i spodziewa się nowe książki, spotyka używane, to pana nie razi? Nie, w żadnym wypadku. Nawet właśnie czegoś takiego bym szukał. Bardzo duża sprzedaż, jak i zadowolenie z zakupionych książek przez klientów sprawia, że antykwariusze zastanawiają się, skąd wezmą książki na następne dwa dni imprezy. Pan ocenia pomysł antykwariuszy, żeby powstała uliczka antykwaryczna w ramach targów książki nowej? Czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle... Uważam, jest to rewelacyjny pomysł, ponieważ tego mi do tej pory brakowało. Wśród tych nowych wydawnictw są oczywiście nowe rzeczy, natomiast często poszukuję książek tych właśnie tropów, których nie ma. Nie są znawiane, bądź nie mogę ich znać. Na targi książki od lat 70., gdzie właśnie odbywały się targi książki reżimowe w środku, gdzie były tam różne wydawnictwa, prawda, z NRD, Bułgarii i tak dalej, gdzie dawano tam znaczki, plakaty. Natomiast ja swoje pieniążki jeszcze wtedy byłem mały, miałem 7-8 lat, wydawałem głównie tam, na komiksy i na książki dla dzieci, ale właśnie wtedy się sprzedawało jeszcze z gazet. Takie na ręcznej sprzedaży.